Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów i mojego gościa, którym dzisiaj jest Artur Gębka. Drugi raz już się spotykamy. Artur Gębka, psycholog, psychoterapeuta i autor już dwóch książek z najnowszą pod pachą książką pana Artura. Przychodzę do was dzisiaj. To jest książka o smutku, którego nikt nie chciał. Już sam ten tytuł jest taki, że nad tym smutkiem to byśmy się tak pochylili i jakoś go może pocieszyli. Dziś właśnie będziemy się zajmować smutkiem. Panie Arturze, to dlaczego nikt nie chce smutku? To witam Państwa jeszcze raz tutaj serdecznie. Dlaczego nikt nie chce smutku? Nie wiem, czy do końca tak jest, że nikt nie chce smutku, natomiast rzeczywiście jest to uczucie dla wielu z nas niełatwe do przeżywania. I wydaje mi się, że jakbyśmy mieli szukać źródła, dlaczego tak jest, że jest nam trudno w tym smutku, to wydaje mi się najbardziej takie rzucające się w oczy na pierwszy plan to takie nasze przekazy społeczne, rodzinne, które uczą nas, żeby z tym smutkiem to za długo nie mieć do czynienia i jak tylko się pojawia, to właśnie coś zrobić, żeby go odsunąć od siebie, żeby go nie przeżywać. No bo on jest nieprzyjemny, to rozumiem, ale pierwsza pana książka była o lęku. I lęk i smutek, no to jest taka grupa emocji, które nie już są taką grupę tworzy. Zbyt miłe, tak. No, tak. Ja czekam na kolejną książkę, może ona będzie o radości. O niemiłych uczuciach. O niemiłych uczuciach, ale wtedy pamiętam, że rozmawialiśmy o tym lęku i podejrzewam, że ze smutkiem jest podobnie, że ten lęk i prawdopodobnie również smutek nie bez przyczyny istnieje, że no, jakoś ewolucja nas wyposażyła w różne narzędzia, które mają nam pomagać przetrwać, czy pomagają nam się rozwijać. I co do lęku, to w zasadzie prosto sobie jest uzmysłowić, że no, lęk chroni nas przed niebezpieczeństwem. A smutek? Po co? Po co on w ogóle jest? Dlaczego my go mamy? Myślę sobie o tym, że to, czy on jest nieprzyjemny, czy przyjemny, to też trudno do końca skategoryzować, ponieważ właśnie dużo zależy od tego, w jaki sposób nauczymy się tą emocję przeżywać, bo gdzieś to, co mi często pomaga w takim rozumieniu w ogóle wszystkich emocji, tych trudnych, to jest takie trochę widzenie cierpienia w dwóch kategoriach, czy jakiegoś trudnego przeżywania. Taki można powiedzieć, że jest takie trudny moment, czy cierpienie, byśmy powiedzieli, trochę pierwotne, czyli w odpowiedzi na sytuację daną, czyli na przykład właśnie, nie wiem, już tak w kategorii dzieci, umiera zwierzątko, które bardzo lubiliśmy i wtedy przeżywamy ten smutek i to jest to takie cierpienie pierwotne, czyli takie pierwsze. Natomiast my z czasem uczymy się takiego, część z nas uczy się takiego czegoś jak cierpienie wtórne i to jest bardzo widoczne, zwłaszcza w smutku, tak jak obserwuję, czyli takiego potem jeszcze rozdrabniania tego bardziej, takiego jeszcze bycia w tym mocniej. Chodzi o to, że na przykład no, ten przykład ze zwierzątkiem może nie jest taki najłatwiejszy do uchwycenia, natomiast jeżeli przeżywamy smutek z tym zwierzątkiem i uczymy się potem, że nie powinniśmy, albo że już starczy, tak? Bo jeszcze przy śmierci to nam daje się przestrzeń, ale nie zawsze taką dużą, jak potrzebujemy, to potem zaczynamy czuć smutek i myśleć, no tak, jestem beznadziejny, nie umiem sobie poradzić, już powinienem przestać, po co tyle się smucę? I to jest to takie wtórne, czyli dodatkowe cierpienie i wtedy ten smutek już jest mało użyteczny. Dlatego to, czy on jest właśnie takim trudną emocją, czy nie, to też myślę od tego zależy. A odnosząc się do tej drugiej części pytania, po co w ogóle ten smutek jest, no to różne są na to spojrzenia, natomiast myślę, że to, co istotne też z punktu takiego widzenia funkcjonowania, to smutek, on często mówi o pewnym braku, czyli daje nam szansę na pewnego rodzaju refleksję,
bo jeżeli ja zacznę czuć smutek, to to uczucie ma taką funkcję trochę spowolnienia. I wielu z nas, jak czuje smutek, to tak, Jezu, ledwo wstaję, prawda, nie mam siły, tak powolutku się poruszam. I my jesteśmy uczeni bardzo często, nie zwalniamy, przyspieszamy. Jestem zmęczony, to nie wsłuchuję się w tą informację, tylko bardziej, okej, jestem zmęczony, ale tutaj nie muszę się wziąć za siebie i działam. I wtedy nie uczymy się czerpać informacji z emocji, bo każda emocja ma funkcję regulacyjną, czyli pomaga nam się uregulować, czyli na przykład w smutku właśnie jak ktoś odchodzi, no to musimy to przeżyć, żeby wiedzieć, że to było ważne, że ta relacja była cenna, że to było istotne, a drugą właśnie też informacyjną, co straciliśmy, czego teraz potrzebujemy, bo możemy sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład już odchodząc, żeby nie było ciągle o śmierci, że straciliśmy pracę albo, nie wiem, dziecko zmienia szkołę, bo jesteśmy tutaj w kontekście dzieci, to ten smutek przychodzi z informacją, coś straciłeś, czegoś nie masz i ta informacja nie jest taka, ojej, to straszne, już teraz pogrąż się w smutku, tylko bardziej, to co możesz teraz dla siebie zrobić życzliwego? Czego potrzebujesz? Tak? Ten smutek nam pokazuje to, czego nie mamy, ale jakby chce nam trochę pokazać, że możemy też po coś sięgnąć, że tam jest jakaś potrzeba. I bardziej myślę, że istotne jest to, żeby nauczyć się korzystać z tej emocji w taki sposób, który jest dla nas życzliwy i pomocny. No, że tam, czyli tak podsumowując, myślę, że smutek bardzo nam mówi o tym, czego potrzebujemy, czego nam brakuje. Czyli smutek byłby takim sygnalizatorem, który mówi o niezaspokojonej potrzebie, o czymś, czego byśmy chcieli, ale tego nie dostajemy. Czy dobrze to rozumiem? Tak, natomiast nie wiem, czy zawsze bym użył tego słowa nie dostajemy, bo to troszeczkę tak brzmi, jakbyśmy mieli dostać z zewnątrz, ale może też być na przykład po to, po co sami nie sięgamy. Bo dużo jest też takich rzeczy, że bardzo często nie dostaniemy, prawda, czegoś, ale na jakimś poziomie możemy sięgnąć. Jakbyśmy sobie pomyśleli w kontekście dzieci. Jak dziecko się przeprowadza, to raczej nie jest jego decyzja bardzo często, tylko rodzica. I on pewnych rzeczy nie dostanie i na przykład straci, tak, jakiś kontakt z kolegami, z koleżankami. I no, dziecko ma o tyle trudniejszą sytuację, że ma bardzo ograniczoną sprawczość, dużo bardziej niż dorośli, natomiast ono też może po coś sięgnąć. Może sięgnąć po szukanie nowych relacji, po coś, co będzie dla niego wzmacniające, tak, że jakoś ten brak będzie też, jak zobaczy ten smutek, nauczy się z niego, o czym on mówi, to może sięgać po to, czego potrzebuje na jakimś poziomie. Wydaje mi się, że z lękiem jest trochę prościej, żeby go tak odszyfrować. Natomiast smutek jest, myślę, troszkę bardziej zagadkowy, szczególnie właśnie u dzieci, bo my często nie rozumiemy, dlaczego dziecko jest smutne. Z jednej strony nie rozumiemy, jak według nas błahy powód może wywołać taką emocję, czyli trochę bagatelizujemy te powody smutku dziecięcego, a czasami samo dziecko nie jest w stanie powiedzieć, mówi tylko, że czuje się smutne, tak? Chodzi, mówi, jakoś mi tak smutno, ale nie bardzo jest w stanie zidentyfikować, co powoduje ten smutek. Więc oprócz takich oczywistych sytuacji, straty kogoś bliskiego, rozstania czy niemożności dostania czegoś, czego się bardzo pragnie, w jakich jeszcze sytuacjach ten smutek się może pojawiać? W których momentach my możemy zobaczyć, jak możemy ten smutek połączyć z jakąś przyczyną, jeśli dziecko nie potrafi nam tego wyjaśnić, tylko po prostu jest smutne? Tak sobie myślę, że
W ogóle ważne jest obserwowanie wszystkich emocji u dzieci, ponieważ u mniejszych dzieci, takich w wieku przedszkolnym, szkolnym, bardzo często może być bardziej widoczna złość niż smutek. I bardzo często gdzieś pod tą złością, bo to jest taka emocja, którą dzieci mają większy dostęp do niej, tak? Częściej okażą tupanie nóżkami w sklepie, że nie dostały, prawda, lizaka, a tam też jest jakaś strata dla nich, czy w jakimś innym obszarze, niż powiedzą nam, jest mi smutno, bo nie mam tego lizaka, prawda? Dzieci bardziej w taki sposób, też poprzez zachowanie się z nami komunikują. I myślę o tym, żeby w ogóle obserwować, bo jak jest dużo złości, to może być też dla nas sygnał, że pod tą złością też jest jakiś smutek. Dlatego to też jest ważne, żeby o tym pamiętać, że ten smutek właśnie może być bardzo często niewidoczny. To nie jest taka emocja, którą bardzo widać, bo dziecko w smutku może być po prostu przygaszone i nie mówić nic, prawda? Dziecko smutne może grzecznie robić lekcje i jakby nie mówić o swoich problemach. To też jest ważne, żeby na to zwracać uwagę, bo to jest taka pułapka czasem tych dzieci, w cudzysłowie grzecznych, właśnie ułożonych, że one nie przeżywają nic trudnego, a one właśnie mogą być z racji temperamentu bardziej w smutku, w trudnej sytuacji, niż na przykład to dziecko w złości, które swoją złością, na szczęście tego dziecka, czasami, a czasami nie na szczęście, porusza cały system, tak? Bo to raczej szybciej trafiają, tak jak ja obserwuję, bo przyjmuję w gabinecie zarówno dzieci, jak i nastolatki, no i dorosłe osoby też, natomiast w tym kontekście dzieci nastolatków, to ja widzę, że te dzieci młodsze to trafiają, bo się na przykład zezłościły, czy tam złościły mocno, a nastolatek na przykład trafia i mówi, ja to nie wiem, się smuciłam, nawet się samookaleczałem gdzieś tam, mając czasami 10-11 lat w zaciszu domowym, jakoś nieintensywnie, i nikt tego nie zauważał. A na przykład mój brat się złościł, był jakoś taki wybuchowy, czy jakkolwiek by to określić, i on już chodził szybciej do psychologa i teraz lepiej ode mnie funkcjonuje. Więc to jest ważne, że ten smutek może być niewidoczny, a może być na przykład w sytuacji na pewno rozstania rodziców, tak? Jakiejś śmierci w rodzinie. Czasem też kojarzę albo jakiejś choroby w rodzinie, czyli niekoniecznie ktoś umiera, ale na przykład przewlekle choruje. To też jest ważny wątek, ponieważ czasem rodzinie się wydaje, że jak wszyscy się uśmiechają i mówią, że wszystko w porządku, a choroba jest na przykład poważna i widać te napięcia, to dziecko też może przeżywać jakiś smutek, ale jak nikt nie ugłaśnia swojego smutku, to mogą być takie dzieci, którego swojego też nie ugłośnią. Więc wszystkie choroby. Myślę też o tym, że czasem właśnie wszelkiego rodzaju zmiany, takie zmiany, że rodzic na przykład, i znowu to nie jest w kategorii, że to jest coś złego albo dobrego, tylko żeby przyglądać się w takich momentach, że na przykład rodzic mieszkał dużo w domu, a nagle zaczął pracować wyjazdowo, albo i dużo go nie ma. Albo że właśnie zmieniła się szkoła, otoczenie, jacyś rówieśnicy się wyprowadzili, czyli wszelkie zmiany, które coś odbierają, mogą taki proces większego smutku powodować. No właśnie ten smutek, mówi pan, że on, że czasami go trudno jest dostrzec, on się czasami chowa pod złością, a czasami nie widzimy go, no bo on nie krzyczy. I w pana książce ten smutek jest, uosabia go taka postać, która właśnie jest, jest malutka. Ten smutek jest malutki, nawet nie jest w stanie sam dosięgnąć klamki. No właśnie, przez to, że on jest taki malutki, niezbyt ekspresyjny, taki raczej spokojny i powolny, to czasem trudno jest mu być zobaczonym czy usłyszanym, ale też tak sobie myślę, że czasami trudno jest go
oddzielić od innych emocji i chociażby od tej złości, która może go przykrywać. Ale czy my w ogóle, żeby wspierać nasze dzieci, to czy my musimy właściwie i adekwatnie ponazywać, co one czują? Że to jest, że teraz moje dziecko czuje smutek, to ja wtedy wiem, jaki tutaj mamy protokół działania na smutek, a teraz czuję złość, to mam protokół działania na złość, a jak jest wszystko razem, to jeszcze inny protokół. Czy my musimy rzeczywiście te emocje adekwatnie ponazywać, czy jest coś ważniejszego? I czy możemy pomagać naszym dzieciom, czy wspierać je, nawet jeśli nie umiemy tego nazwać? Ja myślę, że nie musimy potrafić tego odróżniać, a zresztą często nie będziemy w stanie. Nieważne, czy jesteśmy z branży psychologicznej, czy jakiejkolwiek innej rodzicem, tak? Nie będziemy tego często w stanie, bo to dziecko ma do tego dostęp i wręcz myślę, że oczywiście można pytać dzieci, co czują, to jest ważne. Natomiast myślę, że w kontekście smutku i każdej emocji najważniejsze wydaje mi się kontakt rodzica z własnymi emocjami. I to bym uznał za taką bazę, bo to też, jaki my mamy stosunek do naszych emocji i jak sobie z nimi radzimy, po prostu poprzez modelowanie, czyli takie obserwacje, uczy dzieci, jak sobie z daną emocją radzić. I teraz mamy czasami w ten sposób, że jeżeli dziecko bardzo dużo słyszy w naszym domu na temat złości i obserwuje, że jak rodzic coś przeżywa, to głównie złość, to uczy się wtedy również tego, że złość jest taką emocją, która jest dostępna w trudnych sytuacjach, którą można gdzieś wyrażać, że to nam się pojawia. Czyli, że ta złość wtedy jest taka widoczna, bo to jest taka emocja, która często daje energię, jakieś złudne, oczywiście poczucie kontroli, więc często rodzic w trudnych sytuacjach bardziej korzysta z emocji złości w komunikacji, jak jest mu trudno, a nie ma dobrego kontaktu z innymi emocjami, to wtedy na przykład właśnie trudniej mu okazywać smutek czy lęk, dlatego one też dla dziecka są mniej dostępne. Tylko ja myślę, że rodzic, który potrafi powiedzieć, wiesz co, smutno mi, bo coś tam się wydarzyło, jeżeli w jakimś kontekście, na przykład, nie wiem, ktoś odszedł, coś się zmieniło, smutno mi z tym, dzisiaj mi smutno, czuję, że za parę dni pewnie poczuję się lepiej, bo to też nie chodzi o to, żeby wciągać dziecko w swoją historię, dlaczego mu smutno i tak dalej, że już koniec świata, natomiast takie pokazanie, że czuję takie uczucie też, albo że jak opowiadasz mi o czymś, co cię spotkało, to smutno mi, to jest, myślę, dużo cenniejsze niż powiedzenie smutno tobie, bo myślę, że to dziecko i tak się uczy. Ja często w gabinecie korzystam też z takiej umiejętności własnych emocji, czyli jak ktoś mi coś opowiada, to ja mówię, że poczułam smutek, jak pan czy pani, czy tam jak jest dziecko, to imieniem o tym mówisz i to dziecko tak, no, mi też na przykład jest smutno. Nie mówię, albo mówię, że wyobrażam sobie, że można poczuć smutek w takiej sytuacji. I też dziecko mi powie, nie, ja tam czułem złość wtedy. Ja mówię, okej. Myślę, że niepomocne jest takie na siłę trochę pokazywanie, czy pokazywanie, że ja wiem, co ty na pewno czujesz. Oczywiście można dopytać, można tak sobie wyobrazić i zapytać dziecko. Natomiast myślę, żeby to miało jakąś taką przestrzeń na to, żeby dziecko czuło, że może mieć inaczej, że ten rodzic niekoniecznie jest w stanie je tak rozszyfrować, bo nikt nie jest w stanie na szczęście tego tak robić. No, dla nas dorosłych to też nie jest łatwe nazywanie, identyfikowanie naszych emocji. I bardzo mnie uderzyło takie sformułowanie w pana książce, że dzieci
są zaprzyjaźnione ze smutkiem, że one z tym smutkiem są okej. Natomiast, że tracą kontakt ze smutkiem wtedy, kiedy dorośli im zaczynają mówić, że ten smutek jest niefajny, że go trzeba jak najszybciej wygonić, odsunąć, najlepiej nie czuć, tak? I myślę sobie, że to nam jakoś, że sami sobie to zrobiliśmy, tak? Kultura nam to robi, kultura, w której żyjemy. Kultura to zrobiła, tak. Że akurat ta emocja jest taka niemile widziana. I aż czuję współczucie dla tego smutku. Zresztą aż tak. Smutno. Tak, aż smutno dla tego smutku, który tutaj jest taki. O, czekajcie, to spróbuję trafić palcem. Tak, to, on. To jest ten smutek. I on jest taki łagodny i taki w ogóle nie groźny i nieinwazyjny, a nikt go nie chce. I myślę sobie, że jesteśmy na początku takiej drogi, w której możemy tę kulturę zacząć zmieniać. Może to już się nawet dzieje, tak? Żeby sobie pozwalać na to, żeby różne emocje nam się w nas pojawiały. I potem możemy dzielić się nimi z dziećmi, nazywać też, pomagać im nazywać ich emocje. Ale to jest bardzo cenne, co Pan mówi, że my nie musimy koniecznie zidentyfikować tych emocji, żeby dać dziecku wsparcie i że w tym nazywaniu emocji możemy się pomylić. Bylebyśmy nie wmawiali dziecku, że ono czuje coś, czego nie czuje, tak? Że możemy się pomylić, bo ja bym była smutna w takiej sytuacji, a moje dziecko może powiedzieć, a ja czuję złość, jestem wkurzona. I okej. I to jest okej, bo w różny sposób reagujemy na podobne sytuacje. Tak, myślę, że to bardzo ważne. Zastanawiam się teraz, bo nie musimy trafnie nazywać koniecznie emocji, żeby dawać wsparcie, a czy musimy poznać przyczynę, która wywołuje daną emocję, no tutaj przede wszystkim smutek, żeby dobrze wesprzeć dziecko? Czy poznanie przyczyny jest tutaj kluczowe? Myślę sobie, że to znowu zależy od kontekstu, bo jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko przychodzi smutne, a na ogół nie jest w jakimś bardzo obniżonym nastroju, bo też będzie musieć troszeczkę sobie ten smutek od obniżonego nastroju pewnie w trakcie rozmowy jakoś zróżnicować. Natomiast jeżeli nasze dziecko przeżywa różne emocje, tak? Czasem jest radosne, czasem smutne, czasem zezłoszczone, czasem zlęknione, czasem dumne z siebie, czyli po prostu po ludzku tak sobie odczuwa w bardzo naturalny sposób, to jeżeli ono jest w smutku i tak trochę jest przygnębione i tak troszkę nam mówi, że jest smutne, ale nie chce za bardzo się na tym, nie wiem, jakoś skupić albo nie wie do końca, co taki ma dzień i jakoś mu tak jest, to myślę, że nie ma konieczności. Wystarczy wtedy dać takie przyzwolenie, że masz prawo, że okej, że czasem są takie dni, że jest więcej smutku i nie zawsze wiemy, o co nam chodzi. A dzieci to już tym bardziej mają takie prawo, zresztą dorośli też, ale takie, to jest bardzo naturalne, że dzieci często nie wiedzą, tak? Tam się dużo rzeczy kształtuje, one mogą być w zagubieniu i to jest naturalne. Jeżeli to jest takie jednorazowe, to nie ma potrzeby tego jakoś drążyć, po prostu zaakceptować. Natomiast jeżeli ten smutek by się długo utrzymywał albo bardzo często wracał, to znaczy, że to jest na tyle istotne zdarzenie albo sytuacja, że warto się pochylić, co to takiego jest. Bo wówczas, jak się nad tym pochylimy i trochę rozszyfrujemy, to możemy znaleźć właśnie, co to jest za potrzeba, która być może jest niezaspokojona. Bo dopóki nie wiemy, no to trudno będzie ją zaspokoić. Więc myślę, że trzeba troszeczkę poobserwować, jak często ten smutek wraca, jak on jest intensywny, na ile to, że on nam towarzyszy, czujemy, że nam trochę trudno funkcjonować. Nie znowu, że smutek jest zły, tylko czasem on się tak nas przyczepi, trzyma nas za nogę i spowalnia i dopóki my nie spojrzymy na niego życzliwie, tam nie porozmawiamy o co tu się dzieje, to nie puści.
dlatego, już mówiąc tak metaforycznie, to dlatego tak ważne jest, żeby się czasem w niego wsłuchać. Natomiast jeżeli on jest na chwilkę, a na drugi dzień już to jakoś zniknęło, to nie zawsze musimy się nad tym jakoś mocno pochylać. Ten smutek, tak jak go pan opisuje w książce, on też ma taką cechę, że on nie jest pośpieszny, tylko on jest powolny. I myślę, ja to tak odbieram, że żebyśmy dali mu trochę czasu, że nie musimy od razu na sygnale lecieć i ratować, tylko że ten smutek potrzebuje po prostu pobyć. I tak jak pan mówi, że jeśli to jest jednorazowa emocja, tak jeśli on się właśnie gdzieś się pojawił i on sobie trwa od godziny na przykład, to warto mu zostawić trochę miejsca. No właśnie, ale jak to wyczuć i w którym momencie zaoferować dziecku swoją obecność czy swoją pomoc, dziecku kilku albo kilkunastoletniemu. Jeśli, no pierwsze co, jak widzimy dziecko, które nasze własne dziecko, młodego człowieka, który się smuci, mamy taki odruch, żeby pocieszyć, żeby nie cierpiało, no bo smutek to jest jakiegoś rodzaju cierpienie. No a pan mówi, że trzeba mu zrobić trochę miejsca, że trzeba go do siebie dopuścić, niech on sobie usiądzie obok nas, niech on powie to, co ma do powiedzenia. Jak to wyczuć? Kiedy podejść i powiedzieć, jestem przy tobie, nawet niekoniecznie ratować i likwidować tę przyczynę, czy drążyć, jaka to jest przyczyna, ale kiedy zaoferować choćby swoją obecność? Ja myślę sobie, że w ogóle to taka instynktowna potrzeba, żeby jakoś tak ratować w smutku, jest bardzo naturalna i też nie trzeba się za nią jakoś karać czy krytykować. To jednak my nie jesteśmy też trochę oswojeni ze smutkiem, no bo jesteśmy nauczeni, że sami swój szybko przepędzamy u innych też. I jak się zdarza taka sytuacja, że ktoś jest dłużej w smutku, to w nas budzi często niepokój i taką potrzebę, ojejku, coś tu trzeba zrobić, więc to jest też bardzo naturalne. Natomiast i pewnie nieraz nam się, każdemu z nas zdarzy w życiu pocieszyć, powiedzieć nie, martw się, nie, smuć się, prawda, że nic strasznego się nie stanie, natomiast warto, żeby to było elastyczne i czasem troszeczkę dać więcej czasu, wytrzymać trochę dłużej, bo to bardziej chodzi tak naprawdę przy mniejszych, zwłaszcza dzieciach, o nas dorosłych, że to my nie wytrzymujemy. One by pewnie dłużej wytrzymały w tym smutku, jakby były zaopiekowane. Czyli na przykład, że jesteśmy przy nich, przytulimy, powiemy, ojej, widzę, że ci smutno, co się stało. To dziecko mniejsze, ono bardzo często wytrzyma i nawet powie, no bo to się stało tamto, tutaj była taka sytuacja i temu dziecku może to pomóc, małemu, takiemu wieku wczesnoszkolnym, przedszkolnym. To jest bardzo pomocne, żeby troszeczkę właśnie powiedzieć, że jakoś, nawet możemy powiedzieć, że jeśli ono mocno płacze, jest jakoś bardzo widoczny ten smutek, bo inaczej jak jest takie przygaszone, że widzę, że chyba ci smutno, co się stało, prawda, i jakoś tutaj porozmawiać. I to jest ważne, że nie zawsze to trzeba od razu iść w rozwiązania. Czy jak to dziecko powie, że mi jest smutno, bo mi tam, nie wiem, Marcinek zabrał łopatkę, to my możemy powiedzieć, no tak, to może być smutne. Rozumiem, że, nie wiem, tak wyobrażam sobie, że lubiłeś tą łopatkę, teraz jej nie ma, a niekoniecznie, okej, to idę do Marcinka i zaraz ci ją przyniosę. Bo my mamy taką tendencję, prawda? I myślę, że to jest ważne, że to dziecko, żeby się uczyło, że ten smutek mu nie zagraża, bo jak my za każdym razem pójdziemy po tą łopatkę, przyniesiemy, widzisz, już nie ma powodu do smutku, to dziecko się nie uczy jakby wytrzymywania w tej emocji. A tak jak pani bardzo trafnie zaznaczyła, smutek potrzebuje czasu. I jak my nie umiemy w nim pobyć dłużej, to my wtedy się nie uczymy z niego korzystać. A dziecko tak naprawdę bardzo często zobaczy to, że jest mi smutno z tego i my pocieszymy i ono nam nie powie, to teraz idź i przynieś mi tą łopatkę. Być może się takie zdarzy, nie mówię, że nie, ale to już coś wcześniej musiało się zadziać, tylko raczej będzie
może zadowolone to nie jest odpowiednie słowo, ale że ukojone, o, ukojone i pójdzie się bawić czymś tam, no, że może tak się stać. Natomiast jak myślimy o nastolatkach, to już nam się bardzo zmienia kontekst, ponieważ jakby odnosząc się do współczesnych nastolatków, to jest pokolenie, przynajmniej w jakiejś części, które nie dostało tych umiejętności na początku. Czyli one już są troszeczkę w innym miejscu. One mają duży problem już z wytrzymaniem w smutku i one mogą łatwo, i to jest ważne rozróżnienie też z nastolatkami, że one czasem mogą tę naszą taką życzliwą część, ona może czasem złościć, ona może czasem denerwować, natomiast to nie znaczy, że mamy jej nie pokazywać. Że to jest ważne, żeby też pokazywać, że może być ci smutno. Nastolatkowi może być czasem trudniej wytrzymać, już nie będzie tak łatwo się koił jak dziecko, jeżeli nie przyjęło tej umiejętności wcześniej. Natomiast na pewno takie pokazanie, że masz prawo do tej emocji, że to jest zrozumiałe, będzie dla nastolatka też pomocne, chociaż reakcja może nie być dla nas aż tak przyjemna jak dziecka. No właśnie, w książce opisuje pan taką sytuację, kiedy wraca do domu starsza siostra głównego bohatera, taka właśnie nastolatka, i ona, no dowiadujemy się później, że ona ma powód do smutku, domyślamy się, że to, co ona czuje, to jest smutek, natomiast ona ten smutek odsuwa i zastępuje go złością, ona się wścieka. No, ja mam w domu dwójkę nastolatków i myślę, że to jest częste zjawisko, tak jak obserwuję moje dzieci, ale też tak jak słyszę, słucham różnych innych rodziców, że i tak jak pan powiedział, że ta złość jest jakoś bardziej dostępna, a smutek jest czymś wstydliwym, jest, nie wiem, oznaką słabości, czy może powoduje powątpiewanie w siebie, nie wiem, ale jak ten supeł złości ze smutkiem w przypadku nastolatków możemy nieco poluzować, no bo jak oni się złoszczą, to jak to się mówi, bez kija ani przystąp, nawet trudno jest do nich podejść, a jednak jeśli domyślimy się, że tam za tą złością jest smutek, to od razu zrozumiemy i złapiemy, że potrzebne jest im wsparcie. Tak, bo smutku, zobaczcie, że żałoby nie przeżywamy w naszej kulturze, nie przeżywamy w samotności, tylko się nią dzielimy, tak? To już jest taki ekstremalny przykład. I ten smutek to też jest taka emocja, którą dobrze jest się podzielić. Jak podejść do tego nastolatka, żeby właśnie trochę rozbroić tę bombę? Ja myślę, że no, podstawą, o której właśnie też pani wspomniała, jest to, że w ogóle jako rodzic, czy opiekun, czy jakiś towarzysz w jakiejś sytuacji nastolatka w złości, dostrzec to, że pod tą złością jest smutek albo lęk, bo to najczęściej te dwa uczucia są gdzieś pod złością. To jest bardzo ważne z takiego powodu, że jak nastolatek jest w złości i my widzimy tylko złość, to łatwo nam również wejść w złość. I wtedy odbieramy, no tak, drze się na mnie, co on robi, ja tutaj się staram, a on znowu ma pretensje o wszystko, prawda? Czyli my wchodzimy w złość, bo widzimy tylko tą złość. I jeżeli my sobie uświadomimy, że prawdopodobnie pod tą złością jest jakiś smutek i o czym on może być, to też bardzo często jako rodzic, opiekun, jeżeli jest jakieś uczucie między nami, to nabieramy takiego kawałka większej życzliwości do tej osoby. I wtedy też innej dynamiki może nabrać rozmowa. Bo jeżeli smutek jest o potrzebach, to jak to dziecko jest w złości, nastolatek, to łatwiej nam wtedy zapytać, czy czegoś potrzebujesz, co się dzieje u ciebie, prawda, z troską. Oczywiście ten nastolatek może odpowiedzieć, weź mnie, zostaw w spokoju, prawda? To nie znaczy, że on powie, tak, potrzebuję tego i tego. Nie, 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 tego się nie spodziewajmy. Natomiast my nie wejdziemy w taką, to co jest według mnie bardzo ryzykowne, że rodzic często widząc nastolatka w złości wchodzi w taki tryb ranienia go, czy w ogóle wchodzi taki tryb wzajemnego ranienia.
bo ten nastolatek zacznie mówić, ty jesteś beznadziejny, już tak skrajnie, bo nie wszystkie tak robią, ale już wyszliśmy w skrajności, że jesteś beznadziejnym, głupim, najgorszym rodzicem na świecie. Jak my nie zobaczymy, że pod tym jest cierpienie, jakiś smutek, to wejdziemy w obronę i powiemy, albo powiemy, dobra, to już się do mnie nie odzywaj, nigdy weź mnie zostaw, albo się obrazimy biernie, nic nie powiemy, albo w poczucie winy trochę wprowadzimy, że tam będziemy smutni gdzieś my, ale też nie powiemy, o co nam chodzi, prawda? Różne wtedy takie postawy niepomocne są. Natomiast jeżeli wejdziemy od tego smutku i też swój smutek, to mamy szansę zapytać o potrzeby i też uwzględnić te potrzeby, bo bardzo często najpierw będzie złość, a potem przyjdzie smutek, a w złości takiej dużej, intensywnej, bardzo często nastolatek potrzebuje być sam, żeby móc się uregulować do takiego poziomu, żeby móc rozmawiać i w ogóle mieć dostęp do tego smutku. Więc często wtedy nastolatki komunikują, wyjdź z pokoju, prawda? Albo zostaw mnie. To warto wtedy powiedzieć, okej, to potem porozmawiamy, prawda? I nie wiem, albo wrócić za jakiś czas, albo zaczekać, aż ten nastolatek wyjdzie. To już w zależności, jaka jest dynamika rodziny, jakie doświadczenia. Natomiast rodzic czasem ma taki pomysł, że przyspieszy pewien proces, i albo wchodzi wtedy, bo sam chce się uregulować z napięcia, co jest zrozumiałe, żeby już było po tym niefajnym i idzie w dwie strategie. Albo idzie w tą złość i wtedy krzyczy na to dziecko, bo uspokój się i tak dalej. No i to dziecko się nie ma jak uspokoić i troszeczkę błędne koło. Tak, i jak ty mnie traktujesz. Tak, i jedno, drugie, a przyszliśmy przecież się uspokoić oboje. Albo czasem, jeżeli ma ten dostęp do smutku, to chce za szybko pokazać, ojej, tobie musi być smutno, a to dziecko wkurzone, to może mówić, co ty mi mówisz, jakie smutno, zostaw mnie, prawda? I to po prostu nie jest tak nawet, że mu nie jest smutno, tylko to jest za szybko. Nie na ten, więc warto sobie pozwolić też sobie trochę zejść z emocji temu dziecku, bo często rodzic też potrzebuje odejść, przemyśleć sobie, pomyśleć, okej, okay, jemu może być smutno z jakiegoś powodu, ja nie wiem, o co chodzi, ale tak może być. On mówi w złości jakieś raniące mnie rzeczy, no ale tak to jest, że dzieci mówią rzeczy w złości mocniejsze niż myślą, jak już nie są w złości, prawda? I że gdzieś wtedy jest łatwiej się do siebie zbliżyć. I ten smutek ma bardzo ważną funkcję też, jeszcze jedną, poza potrzebami, że jeżeli my się umiemy w niego wsłuchać, i wsłuchać się w smutek innych osób, to to zbliża w relacji. Bo w smutku, dobrym smutku jest życzliwość, bo smutek to jest życzliwa emocja. My chcemy wtedy, tak jak tutaj wspominaliśmy, że kiedyś, teraz jest tego mniej, ale kiedyś jak była żałoba, to wszyscy razem płakali, wspierali się, prawda? To tak się dłużej celebrowało ten smutek niż teraz, że to tak jest przyspieszone. I to miało właśnie taki wspólnotowy też charakter. I jeżeli umiemy dobrze korzystać ze smutku, życzliwie zobaczyć, tobie jest smutno z tego powodu, a mi z tego, to my się też do siebie zbliżamy. A złość w relacji, bo czasem złość oczywiście też jest ważną emocją i potrzebną, natomiast w relacji często ona jest tam zastępującą i ona nas oddala od siebie. Czyli dobrze jest nastolatkowi dać trochę czasu, mhm. żeby ta energia złości trochę opadła i wtedy, ale czy to jest tak, że spod tej złości zawsze wyjdzie to, co ona przykrywa, jeśli coś przykrywa, czy minie ta energia i on nam powie, o nic mi nie chodziło, daj mi spokój, tak? Nie rozkminiaj, za bardzo się zagłębiasz. Czy to jest tak, że ta złość jak minie, to zawsze ujawni to, co tam jest? Myślę, że to jest bardzo, myślę, ważne pytanie, żeby też sobie uświadomić, że dlaczego my też nie okazujemy tak smutku w relacjach różnych, ponieważ złość to jest jak tarcza, ona trochę chroni, tak? I nawet jak się pokłócę, to jest to łatwiej przetrwać, niż jak ja na przykład bym odsłonił smutek i powiedział, jest mi smutno, bo nie mam tego. Czyli tak bardzo się odsłaniam z takim jakby czułym
kawałkiem, takim delikatnym, wrażliwym, bo jak jesteśmy w smutku, my jesteśmy bezbronni. My potrzebujemy opieki, tak jak w książce, że kocyka, prawda, zaopiekowania. I teraz, jeżeli dziecko ma doświadczenie, że ono odsłaniało ten smutek i było jakoś ranione, tak, w to czułe miejsce, czyli na przykład jak płakało, to słyszało nie rycz, czy jakoś no, dużo krzywdzących słów, albo weź przestań, robisz aferę z niczego, to raczej będzie budowało taką tarczę ze złości. I bardziej wtedy pewnie będzie ta strategia, o której pani wspomniała, że gdzieś to dziecko nam powie to, że złość, że gdzieś, uciekła mi myśl, ale już wracam, że złość jakby będzie bezpieczniejsza, że już nic nie ma pod spodem, nie odsłoni tego smutku, żeby być tutaj bardziej bezpieczna. Natomiast jeżeli relacja jest lepsza, mówi się o tych uczuciach, jest jakaś większa troska, to jest duża szansa, że dziecko nam odsłoni to, co jest pod tą złością. No, z tego wynika, i to jest wniosek z bardzo wielu rozmów, które prowadzę, że najlepszym sposobem na wsparcie dziecka we wszelkich emocjach i we wszelkich sytuacjach jest to, żeby być z nim blisko, żeby dobrze znać to dziecko, ale też żeby być blisko z własnym wnętrzem, z własnymi emocjami. I wtedy możemy je jakoś odszyfrowywać. Chciałam pana zapytać jeszcze, i zanotowałam sobie nawet to pytanie, w jaki sposób dzieci przeżywają smutek. I po części myślę, że już odpowiedzieliśmy na to, tak? Dzieci, myślę tutaj o dzieciach w wieku wszelkim do późnego nastolenstwa, że przeżywają smutek i okazują go złoszcząc się, tupiąc, czasami płacząc. Czasami, tak jak pan powiedział, są takie przygaszone. No i jeśli to jest reakcja na jakąś konkretną sytuację i to się zdarza od czasu do czasu, czyli jest cała paleta różnych emocji, to jest okej. Okay. To wspominał pan o tym kilkanaście minut temu. A kiedy ten smutek trwa już za długo? Ja myślę, że jesteśmy w takim czasie i bardzo wiele się o tym mówi, że no, to młode pokolenie to jest pokolenie depresji. Mnóstwo młodych ludzi zmaga się z obniżonym nastrojem, z depresją właśnie, i w nas to może powodować taką, myślę sobie, nadmierną reaktywność, że my możemy, że nas może każdy smutek naszego dziecka niepokoić, czy to już nie, przypadkiem nie jest depresja. I czy jesteśmy w stanie pokazać taki moment, w którym rzeczywiście powinniśmy się nieco zaniepokoić, czy poszukać wsparcia specjalisty, kiedy tego smutku jest za dużo? Bardzo się cieszę na to pytanie, ponieważ to trochę też pokazuje nasz sposób myślenia, który jest bardzo powszechny, bo jakby tutaj padło takie pytanie właśnie o ilość smutku. I myślę, że nie ilość jest problemem, tylko jakość. I to musimy sobie właśnie troszeczkę odczarować. Czyli nie chodzi o to, że na przykład ja jestem dużo w lęku albo w smutku, tylko jak ja przeżywam to, że ja jestem długo w lęku albo w smutku. Żeby to było dla nas jaśniejsze, to już przechodzę do przykładu. Czyli jeżeli dziecko jest smutne, bo się rodzice rozstali, to trudno powiedzieć, ile to jest długo, a ile krótko smutku, prawda? Że może być nawet go bardzo dużo i może być często. Ale na przykład to dziecko mówi, ja rozumiem, że jest mi teraz bardziej smutno, bo moi rodzice się rozstali, ja tęsknię za tatą, on wyjeżdża. No i ja wtedy, nie wiem, już tak skracam, pewnie dziecko by tak nie powiedziało, ale do sedna, że potrzebuję wtedy troszeczkę, nie wiem, więcej ze znajomymi się spotykać, mam trochę mniej siły, to czasem sobie trochę więcej filmów pooglądam, ale myślę, że to jest okej. Czyli właśnie ta jakość, czyli ta narracja, w której w smutku jest życzliwość do siebie, to jest, byśmy powiedzieli,
w uproszczeniu dobry smutek, tak? Czyli jeżeli my w smutku jesteśmy, bo to jest myślę też, jak ja obserwuję, clue dzisiejszych problemów, że ludzie mają, nastolatki, bardzo mało życzliwości do siebie. Co może niektórzy pomyślą, no jak to, nie? One wręcz są takie narcystyczne czasem, prawda? Tylko te ubrania, różne rzeczy. Natomiast to jest pewnego rodzaju poza, a pod spodem jest dużo cierpienia. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale że u części tych cierpiących, że paradoksalnie współczesne nastolatki i dzieci mają bardzo wysokie standardy, czyli takie jakby przekazy. Różne są źródła, prawda? Media, które kreują wizerunek. One bardzo dużo od siebie wymagają, a jednocześnie niewiele często robią z racji tego, że ten standard jest tak wysoko, że one wiedzą, że nie doskoczą, więc wolą w ogóle nie robić. I to, co ważne, właśnie jak się dziecko reaguje na siebie w smutku, to się tyczy również dorosłych. Bo jeżeli dziecko nawet jest krótko, widzimy, że jest w smutku, bo to nie znaczy, że nie jest, ale że widzimy i mówi, Boże, ja to jestem, nie wiem, idiota, w ogóle nic nie ogarniam, do niczego się nie nadaję, w ogóle jak ja jestem słaby, czuję smutek, a tu tylko koleżanka mi napisała, że nie chce się spotkać, ja to jestem beznadziejny, jestem słaby, bo powinno to po mnie spłynąć jak po kaczce. To jest dla nas informacja, że nastolatek ma problem z byciem w tej emocji, z korzystaniem z tej emocji w taki sposób użyteczny i to jest prosta droga do depresji, bo właśnie ten smutek będzie coraz częściej przychodził w takim obniżeniu nastroju, jak on będzie w taki sposób przetwarzany, czyli negatywne myśli o sobie, o przyszłości, wysokie wymagania do siebie, a jednocześnie niemożność sprostania, to będzie się problem pogłębiał. Jeżeli nawet będzie sytuacja trudna, bo jest na przykład teraz dla wielu dzieci trudna sytuacja, czyli pandemia, jakaś izolacja i powiedzmy, że trudno oczekiwać od jakiegoś dziecka, które jest bardzo towarzyskie, że jak ono ma być na przykład w większej izolacji, to że nie będzie miało więcej smutku. Natomiast nie ta ilość, tylko jakość. I jak my też reagujemy. Nie, jeżeli ono jest życzliwe, stara się jakoś sobą zaopiekować, bardzo ważne, rodzic daje mu prawo do tego, żeby ono zwolniło tempo, bo smutek często mówi zwolnij tempo. I wtedy to dziecko na przykład mniej robi, niż robiło wcześniej. Ale jak ma na to przyzwolenie w sobie i zewnętrzne, z taką uważnością oczywiście, bo to należy obserwować, to myślę, że będzie istotniejsze niż właśnie ta ilość. Czyli jeśli właśnie odpaliliśmy kolejny szkolny lockdown i dzieci przez miesiąc będą w tym lockdownie, będą tęsknić za swoimi przyjaciółmi, a tęsknota jest rodzajem smutku. I jeśli przez najbliższy miesiąc codziennie usłyszę od mojego dziecka jakoś mi tak smutno, to nawet jeśli to trwa miesiąc, a ja widzę, że to jest spowodowane tą izolacją, to nie powinno mnie to niepokoić. To jest adekwatna reakcja wtedy. Na pewno warto poobserwować na różnych polach, bo jak mówi, że jest mi smutno i jednocześnie troszczy się o siebie, jakoś próbuje sobie radzić, to jest wszystko w porządku. Smutek jest na jakimś poziomie, ma prawo być bardzo go dużo w danym dniu, jeżeli dziecko doznało wielu strat. Nie musi nas to niepokoić, wręcz to jest ludzkie, a my jesteśmy trochę nauczeni, że to nie jest ludzkie, prawda? Że tego nie powinno być. I myślę, że tu jest problem. A gdzieś bardziej musimy też obserwować, czy ono nie siada coraz niżej. Czyli co się też z tym wiąże, bo jeżeli to dziecko by mówiło, tylko jest mi smutno i nie mówiłoby nawet o sobie, że jest głupie, beznadziejne, ale już by przestało wychodzić z łóżka, leżało, nie myło się i tak dalej, czyli na poziomie zachowania coś by się działo, to też warto się poprzyglądać. Natomiast jeżeli ono jakoś funkcjonuje, na pewno może trochę zwolnić, że mu trudniej z tego łóżka wstać, że mu jakoś trudniej, też nie ma motywacji czasem, to naturalne, żeby jakoś się wyszykować, no ale myje się i tak dalej, bo tu znowu chodzi o to, że nie wysoki standard, że się ubierze jak do szkoły, siedząc w domu. My też tego nie robimy, wielu z nas.
to nie musi nas niepokoić. Mówiliśmy o tym, mówił Pan o tym, że złość czasami przykrywa smutek, a czy może być odwrotnie, że to smutek coś przykrywa? Do tego pytania zainspirował mnie komentarz Pani Magdy, czy smutek i depresja może mieć związek ze strachem, czy myślę, z lękiem? No właśnie, czy smutek może się pojawić jakby na wierzchu lęku, czy może być efektem lęku? Jak ten związek możemy... Bardzo, myślę, ważne pytanie. Cieszę się, że padło, ponieważ to jest też bardzo częste w gabinecie, jak ja pracuję, na przykład z dzieckiem, które ma trudności lękowe i się okazuje, że pierwotna jest depresja, czyli że ono tak naprawdę najpierw było smutne i jest tak smutne, że się zaczęło niepokoić tym, w uproszczeniu oczywiście, ale bywa też na odwrót, że dziecko było lękowe i tak już nie było w stanie funkcjonować, że podłamało się i wtedy rzeczywiście ta depresja przykrywa bardziej nam lęk. Więc jak najbardziej może tak być, że depresja zresztą ma bardzo dużo wspólnego z lękiem i ze strachem. Tak? To nawet się mówi, nie ma co prawda takiej diagnozy, to jest bardziej wymieszane, ale że depresyjno-lękowe, nawet jest takie stwierdzenie. I to te dwie trudności bardzo się ze sobą łączą, przenikają, rzadko to jest rozdzielone. W depresji też jest dużo lęku. Lęku o przyszłość, co będzie. Też może jak najbardziej być. A drugą ważną rzeczą, ja myślę, złość mniej jest pod smutkiem ukryta, natomiast złość jest bardzo często ukryta pod depresją. Czyli jak mamy taki zwykły smutek, to rzadko tam pod spodem jest złość. Naprawdę rzadko. Raczej smutek jest tym rdzeniem emocji, do której najtrudniej nam się dokopać, bo dużo razy będzie tak, że osoba szybciej zacznie identyfikować swoje lęki, szybciej zacznie identyfikować, co ją wkurza, złości, a dużo później dotrze do swoich prawdziwych potrzeb i z czym się zmaga na poziomie smutku, bo to jest trudne. Natomiast gdzieś mówi się tak, są takie teorie, bo są różne szkoły terapeutyczne, prawda? Według niektórych szkół wręcz się mówi, że depresja wynika z niewyrażonej złości, tak? To też oczywiście uproszczenie, bo więcej czynników, ale chodzi o to, że rzeczywiście osoby, wyobraźmy sobie nastolatka, on się zaczyna złościć i mówi, to mnie denerwuje, to jest niefajne, tego nie lubię i tak dalej, a otoczenie mówi, uspokój się, przestań, nie masz racji, źle myślisz, ciągle robisz afery i tak dalej, czyli tłumiąc tą złość, nie kojąc jej, nie idąc, jakie masz potrzeby, z czego ona wynika, tylko tłumiąc ją, jak ona jest mocno stłumiona, zablokowana, to tak jakby nam prąd odłączyć, nie, że już, bo złość ma energię, złość dobrze użyta, poprowadzona może nas pchnąć w fajne strony, natomiast źle użyta może znowu niszczyć relacje. Natomiast jak się tłumi tą emocję, a to też jest taka emocja, którą się często tłumi, no to jak ona jest w ogóle, nie mam przestrzeni na jej wyrażenie, to jakby nam ktoś odłączył prąd i łatwo wtedy iść w obniżenie nastroju, bo często, to też jest bardzo ważne, fajnie, że to pytanie padło, że jak nastolatek się bardzo dużo złości na zewnątrz, to on jakby trochę chroni siebie, coś go rani i on tak chroni siebie. I dla mnie osobiście taki nastolatek, ten kierunek jest bezpieczniejszy dla tego nastolatka. Dlatego jak rodzice czasem mi mówią, że ich dziecko tak się wkurza na wszystko, takie wszystko denerwuje, to też nie chodzi o to, żeby to stłumić, tylko zrozumieć, ale daje to też większą nadzieję, bo lepiej niech ono mówi, że wszyscy są beznadziejni i do niczego się nie nadają, niż odwróci się ten proces, czyli stłumi się złość, a on ma proces, że musi atakować, no to zacznie siebie atakować, bo w depresji atakujemy siebie. I to jest znowu bardziej zagrażające, bo może na przykład dojść do próby samobójczej. Dlatego to jest taki kierunek, jak w siebie uderza,
trudniejszy i czasem się na początku wyzwala, żeby trochę to dziecko, nastolatek widziało, że nie tylko ono coś niefajnie robi, ale w otoczeniu też się dzieją niefajne rzeczy. I wtedy się trochę odblokowuje na zewnątrz, więc to jest też bardzo ważne. Może depresja przykrywać złość. Strasznie dużo jest tych różnych wątków i no, niełatwo jest być rodzicem. Tak. Jak szukam sobie takiej jakiejś takiej krótkiej instrukcji, takiej, wie pan, takiej przypominajki, która w trudnych momentach właśnie takich dużych emocji przypominałaby mi o tym, że ten świat emocji, on nie jest prosty, że tam jest dużo różnych rzeczy, jedno pod drugim się chowa, że nie jest łatwo też, że nie powinniśmy tych emocji oceniać, to myślę sobie, że taką przypominajką może być takie zdanie i pamiętanie o tym, że wszystkie emocje są potrzebne, że wszystkie emocje powinny mieć trochę miejsca, żeby być przeżyte i wyrażone. I może to nam w tym rodzicielskim labiryncie pomoże. To brzmi jak podsumowanie, ale jeszcze bym nie chciała kończyć, chociaż już zbliża się godzina, ale chciałabym jeszcze przynajmniej dwa wątki wyciągnąć. Pierwszy jest też z komentarza i jest o tym, co powoduje, że dzieci są smutne. Ja myślę, że w tym czasie, w którym jesteśmy oddzieleni przez pandemię od bliskich nam osób, to może się nasilać. Ja bym to określiła jako smutek z samotności. Pani Małgorzata pisze, najczęściej słyszę od dzieci, nie mam przyjaciela. Powiem szczerze, że to zdanie po prostu pęka mi serce na tysiąc kawałków. Mi też od razu taki smutek poczułem, jak padło to zdanie. Rzeczywiście to bardzo jest smutne. Bo to jest tak, że my mamy i pewnie zawsze będziemy mieć taką reakcję, zrób coś z tym. I jeśli mamy taką moc sprawczą, żeby z czasem przyczynę tego smutku jakoś ogarnąć czy złagodzić, to my dorośli czujemy się trochę pewniej wtedy, tak? Że mam moc, mogę to moje dziecko ochronić, ja mu tutaj zrobię to miejsce na smutek i ono się będzie mogło wysmucić, ale mam już gotowy plan, czy mam już gotowy sposób na to, jak zadziałać u przyczyny. A jeśli dziecko mówi, że jest mu smutno, bo nie ma przyjaciela, to co ja mogę zrobić? Co ja, rodzic, mogę zrobić z taką sytuacją? No to jest bardzo trudne pytanie. Nie ma pewnie jednej drogi, bo też pamiętajmy o tym, że ja trochę dzisiaj tak na fali naszej rozmowy powiedziałem o bardzo wielu różnych mechanizmach i one są skomplikowane i my nie musimy ich wszystkich znać, bardziej o nich już mówię w ramach takiej ciekawostki psychoedukacji, może ktoś coś dla siebie odkryje, natomiast żebyśmy nie byli też w takim lęku, że musimy mieć taki poziom, nie wiem, rozumienia czy w ogóle odkrywania, że tak naprawdę wiele kieruje się w taką stronę, że jeżeli my mamy kontakt ze sobą w miarę dobry, czyli w miarę sobie pozwalamy na smutek, lęk, złość i w miarę jesteśmy dla siebie dobrzy, to wiele naszych interwencji, i chcemy dobrze dla dziecka, to wiele naszych instynktownych reakcji będzie odpowiednich, tak? Że nie ma tutaj takiej strategii, że teraz jak dziecko nie ma przyjaciela, to należy powiedzieć to i to, prawda? Albo nie należy powiedzieć tego i tego, bo to jest bardzo indywidualny kontekst danego dziecka, bo to może być takie dziecko, które bardziej ma wiele dzieci wokół siebie, ale nie wiem, z żadnym nie jest blisko. Może być to dziecko, które właśnie straciło przyjaciela i w różnych okolicznościach. Może to być dziecko, które właśnie nigdy nie nawiązało z żadnym dzieckiem bliskich relacji, jest takie odsunięte z boku i każde będzie potrzebowało troszeczkę czego innego. Myślę, żeby to szło od nas, co my czujemy. Część rodziców może trochę, i to też nie jest nic złego w takim kontekście, trochę nakreślić, jak oni mieli z przyjaciółmi, albo co sobie myślą, że w przyszłości może się zdarzyć, tak? Można trochę też pokazać.
Bo znowu, żebyśmy rozróżnili, co to jest pocieszanie od wspierania. Pocieszanie to by było, czy takie nieodpowiednie pocieszanie, w mojej ocenie oczywiście, to by było, a nie przejmuj się, kiedyś będzie dobrze. Nie? Bo może nawet to nie jest złe, ale może być za mało dla dziecka. Natomiast jak się pochylimy i mu nawet powiemy, wiesz co, to tam smutne, jednocześnie sobie myślę o tym, że, oczywiście swoimi słowami, że gdzieś myślę, że z czasem może ci się uda znaleźć, a może zastanówmy się, czy coś by ci mogło pomóc, albo dlaczego to jest ważne, że musisz mieć tego przyjaciela. Można różne drogi iść. Nie, nie każdy musi tutaj strategie terapeutyczne stosować. Po prostu być sobą, rodzicem. Dlatego mówię, że każda droga jest okej, jeżeli to jest takie, że my poświęcamy czas i uwagę, zostając w temacie, bo my i tak wtedy oswajamy ze smutkiem. Żebyśmy to dobrze rozumieli, że bycie w smutku to nie znaczy tylko to, że mówimy, no tak, jest bardzo źle, musimy teraz się smucić, prawda, że w uproszczeniu, tylko w ogóle rozmawiając na temat smutny, to już oswajamy ze smutkiem. Natomiast możemy tam też sobie pozwolić, jeżeli dziecko tego potrzebuje, na szukanie rozwiązań, czy budowanie jakiejś strategii, że być może będzie inaczej. Także myślę, że to jest ważne. Mi w ogóle taka myśl dla mnie pomocna, kiedyś przeczytałem jakiś tam ileś lat temu, jakiś artykuł psychologiczny i tam była taka wypowiedź, która powiedziała jakaś psychoterapeutka prawdopodobnie, że przyjaźni, czasem my możemy się z kimś przyjaźnić, a ten ktoś z nami nie. I to jest bardzo takie wyzwalające, przynajmniej dla mnie osobiście, bo nie jest się w takim napięciu, że o Jezu, czy ta osoba by na pewno jest moim przyjacielem, czy ona powinna tak się zachowywać, czy inaczej, skoro się przyjaźnimy, tylko bardziej, że jak ja czuję, że ja się z nią przyjaźnię, to ja czerpię z tej relacji tyle, ile czerpię i daję też tyle, ile chcę dać, a nie myślę, że muszę dostać coś w zamian od tej osoby, skoro jesteśmy przyjaciółmi. I dla mnie, jako osoby pewnie bardziej dorosłej czy nastoletniej, może to być pomocne. Dla dziecka to może być za trudny kontekst. Natomiast myślę, że w ogóle to też pokazuje, jak bardzo różnie my możemy myśleć o przyjaźni. Tak? Bo czasem ktoś mówi, nie wiem, przyjaciela poznaje się w biedzie, ktoś inny mówi, nie, przyjaciela poznaje się w bogactwie, nie, przyjaciel to powinien być przy tobie w takiej sytuacji, ktoś inny w takiej. Ten konstrukt my możemy sobie sami układać, taki, żeby był dla nas użyteczny. A w ostatnim jeszcze zdaniu też myślę, że pomocne w takim, bo to też jest bardzo trudne, natomiast też myślę sobie o tym, na bazie dzieci, z którymi ja pracowałam i podobny konstrukt nieposiadania przyjaciela się pojawiał, że też warto się wtedy przyjrzeć, jak to dziecko myśli o sobie. Bo czasem ten przyjaciel ma być takim oparciem albo informacją, że ja jestem w porządku. Bo czasem posiadając przyjaciela, to jest taki jakby sygnał, aha, ktoś mnie akceptuje takim, jakim jestem. I wtedy warto się poprzyglądać, pewnie jest różnie. Natomiast często może być tak, że to dziecko bardzo o sobie źle myśli. A trochę inaczej jest, jak dziecko o sobie dobrze myśli, bo raz, że wtedy bardziej przyciąga w relacji, a dwa, że też łatwiej mu wytrzymać, jak kogoś nie ma wokół niego. To też dotyczy się nas dorosłych. Jak my lubimy siebie, jesteśmy dla siebie przyjacielem, to my możemy mieć przyjaciela, ale nie musimy go mieć, żeby przeżyć. Nie? Jak coś się załamie w relacji przyjacielskiej, jest to bardzo trudne, ale mamy też jakieś oparcie w sobie. Jeżeli go nie mamy, to to jest dużo bardziej bolesne. Tak, to prawda. I myślę, że ten smutek w takiej sytuacji właśnie, kiedy dziecko się skarży, że nie ma przyjaciela, że czuje się samotne, on
właśnie zaczęłam się zastanawiać, co ten smutek mówi w tym momencie. On mówi o tym, jak ważna jest przyjaźń w naszym życiu i że warto przyjaciela szukać, że warto próbować taką relację nawiązywać. Czasami potrzeba do tego cierpliwości, ale ten smutek z niemania przyjaciela i to myślę, że warto o tym z dziećmi rozmawiać, że on właśnie pokazuje, jak to jest ważna relacja i że prędzej czy później każdy tego przyjaciela znajduje, ponieważ to jest tak ważne w naszym życiu. Ostatnia rzecz, którą chciałabym jeszcze poruszyć, też wynika z komentarza i też jest taką zagadką, no co my możemy zrobić. Pisze pani Anga, co zrobić, kiedy smutek zalewa dziecko i dla dziecka to jest w ogóle koniec świata, ono się w tym smutku tak roztapia, ale to no właśnie mówiliśmy o tym, że złość jest taką energiczną emocją, która tak się bardzo wyraża na zewnątrz i rzeczywiście słusznie pani zauważa, że czasami smutek też taki bywa, taki właśnie, że eksploduje z wielką energią i wręcz jest powodzią łez i, no i generalnie świat się kończy, już nic dobrego mnie nie czeka. Skąd takie reakcje i co my rodzice możemy zrobić w takiej sytuacji? No to na pewno jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że dzieci i nastoletnie osoby również, ale zwłaszcza dzieci, one nie mają takiej umiejętności tak szybkiego regulowania emocji jak my. Czyli, że my jesteśmy w stanie tak sobie troszkę popłakać albo nawet pomyśleć, że nam smutno i nie płakać, prawda? A dzieci, jak dociera do nich ta emocja, no to ona jest bardzo duża, bardzo często. Albo bardzo szybko rośnie po prostu. I raz, żeby troszeczkę zobaczyć to, że ta rozpacz to nie zawsze musi mówić o tym, że dzieje się jakaś bardzo duża krzywda na poziomie faktów, natomiast to też nie zwalnia z tego, żeby się zaopiekować tym cierpieniem, bo należy się nim zaopiekować. I teraz na pewno warto dać czas, czyli być przy tym dziecku, co jest bardzo trudne czasami, wyobrażam sobie, w zależności od kontekstu. Natomiast jeżeli wiemy, że mamy też dziecko, bo to też zależy od temperamentu trochę, które mocniej przeżywa emocje, któremu jest trudniej, jakoś więcej potrzebuje czasu, to warto na początku w różnych kontekstach brać to pod uwagę, żeby ono miało czas. Jeżeli wiemy, że nie wiem, na przykład idąc w nowe miejsce tak ma, to warto się zastanowić, co by mogło mu pomóc, żeby znaleźć trochę przestrzeni, żeby to nie było w biegu, że ono musi szybko dojść do siebie, prawda? Tylko żebyśmy mieli przestrzeń. I raz, że dawali prawo do tej emocji, jakoś tak czasem dać komunikat, że rozumiem, że to jest dla ciebie trudne i tak dalej, to czasem pomaga dziecku się uregulować. Pewnie wielu z Państwa oglądało ten film W głowie się nie mieści. Tam jest taka scena właśnie, że radość próbuje tam pocieszyć jakąś postać w głowie i potem podchodzi smutek i mówi, o, co się stało? Ta postać mówi to i to, mówi, o, to jest bardzo smutne. I ta postać się jakby chwilkę popłacze i może iść dalej. A często jest jakby taka potrzeba, że nie daje się tej przestrzeni, komunikuje się, że to może być trudne dla dziecka. A dla dziecka taki komunikat, tak, masz prawo się czuć, jak się czujesz, już pomaga się uregulować, a przynajmniej daje na to szansę. A jeżeli czasem mamy taką strategię, która pewnie być może na niektóre dzieci działa, ale na wielu niekoniecznie, to jest taka, że próba odwrócenia uwagi, próba wybicia z tej emocji, próba mówienia, ale zobacz, tu jest fajnie, ptaszki latają, a to dziecko czuje, że nie jest fajnie, to ono jeszcze bardziej wtedy krzyczy. Więc takie pokazanie, okej, widzę, że jest ci ciężko, masz prawo, to może być dla ciebie niefajne, i zobaczyć, co się dzieje i potem próbować, może być lepszą drogą. Natomiast to jest też, wyobrażam sobie, czasami bardzo trudne. Ja ostatnio jechałem SKM-ką w Gdyni, bo jestem z Gdyni i
strasznie głośno krzyczało jedno dziecko, jakby naprawdę je obdzierano ze skóry. Ja dawno nie słyszałam tak krzyczącego dziecka i ta mama naprawdę bardzo się starała, fajnie pytała, co się dzieje, jak, a to dziecko krzyczało i krzyczało i nie przestawało i wiele stacji, jeszcze wiadomo, czasem są ludzie, którzy komentują, więc dla takiego rodzica to jest bardzo trudne, ale ja byłem pod ogromnym podziwem, bo ta mama jakby nie poddawała się tej strategii. W sensie, że nie zawsze strategia nam da efekt w tym momencie, czyli nie zawsze się tak stanie, że to dziecko przestanie płakać, ale taka próba pokazania zrozumienia, to też musimy o tym pamiętać, jest strategią, która potem procentuje na lata. Czyli, że może nie zawsze nam się to dziecko ureguluje w tej przysłowiowej SKM-ce, zdąży to zrobić, ale uczymy je jednak pomocnej strategii w przyszłości, bo pamiętajmy, że my czasem naprawdę małe dziecko jesteśmy w stanie niestety łatwo ustawić, mówiąc brzydko, natomiast ta strategia potem może być dla nas bardzo niepomocna, jak to dziecko będzie nastolatkiem, bo pewne rzeczy w cudzysłowie ustawione potem zaczną wybijać w innych miejscach, nie? Jeżeli nie będą uregulowane te emocje. Także czasem niestety takie wytrzymanie w trudnym, bycie przy dziecku jest też ważną strategią, takim do wytrzymania. Bardzo dużo ważnych i ciekawych i mądrych rzeczy dzisiaj się dowiedzieliśmy. No oczywiście przeciągnęliśmy powyżej godziny i pewnie moglibyśmy rozmawiać o smutku jeszcze dłużej, mimo że to taka właśnie niepozorna i niedomagająca się, powiedziałabym, emocja. Ja bym chciała jeszcze na koniec, zanim podziękuję panu i z całego serca za wszystko, co dzisiaj było powiedziane, to chcę jeszcze raz pokazać książkę Smutek, którego nikt nie chciał, bo my dzisiaj, drodzy widzowie, nie powiedzieliśmy wszystkiego, co jest w książce. W tej książce znajdziecie opowiadanie, które nawet jeśli macie już całkiem duże dzieci, całkiem nastoletnie i całkiem bardzo prawie dorosłe, to opowiadanie ma tyle uroku, jest tak wdzięczne i tak pięknie pokazuje nam samym, my nie byliśmy wychowywani w takim, raczej w większości w takim klimacie zrozumienia i akceptacji dla emocji, więc to opowiadanie nam dużo może zrobić. W każdym razie dla mnie i na mnie podziałało kojąco i pozwoliło mi tę emocję, ten smutek zobaczyć bez przesądów i uprzedzeń. Ale ta książka to nie tylko opowiadanie. I ostatnia rzecz już, ale naprawdę obiecuję, że ostatnia, o którą chcę pana prosić, to żeby pan powiedział parę słów o ćwiczeniach, które się znajdują w ostatniej części tej książki. Czy to są ćwiczenia, które mają pomóc smucić się mniej, czy przeciwnie, mają pomóc w nieunikaniu smutku? No zdecydowanie te ćwiczenia mają pomóc w takim zaprzyjaźnieniu się z tą emocją, w takim po pierwsze lepszym poznaniu tej emocji, jaki jest ten mój smutek, kiedy się pojawia, co na ogół przynosi ze sobą, czy umiem się wsłuchiwać z niego z życzliwością do siebie. Trochę pomaga nam odkrywać i oswajać tą emocję, jakby nie unikać jej. Cieszę się, że tutaj jakby zostało wspomniane o tym, że to nie jest książka tak tylko dla dzieci, bo oczywiście ona jest przeznaczona dla dzieci, natomiast ja zarówno moją pierwszą, jak i drugą książkę, to tak, nie wiem, czy jest taka kategoria, być może będzie, uważam, że to są książki dla rodzin. Bardziej, że ten rodzic czytając z dzieckiem, bardzo dużo tam przemycam takiej psychoedukacji po prostu, którą rodzic może wydobyć również dla siebie, bo tam są dorosłe postaci, jak i właśnie, żeby dziecko miało też ciekawą historię, z której też coś dla siebie weźmie. Natomiast myślę, że jakby rodzic, który coś bierze dla siebie, czy z tej pozycji, czy z jakiejkolwiek innej, czy z własnej pracy nad sobą, jest w stanie dużo więcej dać dziecku niż rodzic, który chce się wyuczyć pewnych strategii zachowania czy postępowania.
Już ważny jest ten kontakt i akceptacja do samego siebie. I te ćwiczenia również zostały z taką myślą trochę stworzone, ponieważ to jest jakby dla rodzica i to nie bez powodu, ponieważ te ćwiczenia, z racji, że historia jest dla rodziny, też są takimi ćwiczeniami, że niektóre się nadają do małych dzieci, niektóre bardziej do nastolatków, niektóre dla dorosłych, a niektóre dla wszystkich kategorii. To też tam jest dużo ćwiczeń, bardziej one są pewnego rodzaju inspiracją dla psychologów, dla terapeutów i dla rodziców. Natomiast absolutnie one nie są z taką myślą, że trzeba je po kolei wszystkie wykonać w jednym czasie. One czasem mogą być takim elementem, że o, na przykład to by mi się przydało w tym czasie albo mojemu dziecku, albo moje dziecko stwierdzi, że to jest fajne ćwiczenie i chce je zrobić. Natomiast ważne, żeby nie robić wszystkiego naraz, znowu smutek lubi powoli, mniej, żeby też nie przymuszać do tych ćwiczeń, bo niektóre z tych ćwiczeń są trudne pod względem takim emocjonalnym i nie każdy z nas będzie na nie gotowy, a niektórzy wręcz bardzo będą na nie gotowi. Dlatego też do tego zachęcam, że jest jakby to taka baza inspiracji. Z taką myślą zostały te ćwiczenia stworzone. Polecam więc wszystkim i dorosłym, i dzieciom książkę Smutek, którego nikt nie chciał, wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, z której autorem dzisiaj rozmawialiśmy o smutku właśnie. Dziękuję bardzo, panie Arturze, za spotkanie i mam nadzieję, do zobaczenia. Również bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłem właśnie ten temat tutaj poruszyć. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.